Witam serdecznie, Wojtek Zieliński, Brzezna. Witam. W końcu ktoś z Brzeznej, bo nieuchwytni chyba chłopcy do wywiadów. Fantastyczne spotkanie, 4-3, pełne dramaturgii, nerwów, no wszystkiego można powiedzieć. I wy wracacie do tego spotkania, tak naprawdę z dalekiej drogi, prowadzicie, a Walczyk i tak w ostatnich minutach doskakuje na 4-3. Ale remis przebiegu meczu, ja byś ocenił, sprawiedliwy? Tak, sprawiedliwy. Mecz na początku dla nas nie ułożył się zbyt dobrze. Szybka stracona bramka, później drugi błąd. Ale wróciliśmy dwa razy, bo przegrywaliśmy też 4-3. No, remis sprawiedliwy. Chcieliśmy zwyciężyć, bo chcieliśmy być jak najbliżej tej czołówki. No nie wszystko stracone, walczymy dalej. Właśnie nie wszystko stracone, patrzyłem do swoim przed chwileczką na tabelę. Okazuje się tak, że tak naprawdę nie ma drużyny, która by jeszcze odskoczyła, więc tak naprawdę teoretycznie o pierwsze miejsce walczy 4-5 zespołów. Do samej końcówki, tak naprawdę ostatniej kolejki pewnie rywalizacja taka będzie. Dokładnie. Zresztą pierwsza runda tak pokazała, bardzo wyrównany poziom. No nie dostał się gadżet. Też jeden z głównych faworytów, który chciał awansować. No wyrównana walka do końca na pewno. Nam zostały jeszcze dwa mecze, pauzujemy w jedną kolejce, więc jeżeli chcemy coś ugrać, zwyciężyć, ewentualnie awansować, to dwa zwycięstwa muszą być po naszej myśli. Jeszcze jest takie miejsce jak barażowe. Oczywiście wy jeszcze możecie awansować nie z tego miejsca, ale z wyższego. Ale jeszcze taka ciekawostka. Wczoraj na Ekstraklasie drużyny, które tam są w niższej części tabeli, stwierdziły, że fajnie sobie zapewnić udział oczywiście w Ekstraklasie granie, bo w barażach nikt nie powiedział, że będzie bardzo łatwo, bo każdy widzi, co się stało z pierwszą ligą. Bardzo mocna. Bardzo mocna. I też na pewno, jeżeli się nie uda awansować z tej drugiej pozycji, przynajmniej to te trzecie miejsce przynajmniej chcemy zdobyć. No tak jak powiedziałem, dwa ciężkie mecze przed nami. Jeżeli trafimy na kogoś z ekstraklasy w tym barażu, to na pewno nie wszystko będzie stracone, na pewno nie jesteśmy na straconej pozycji. Podejdź jeszcze kroszek do mnie. Takie jeszcze pytanie, ciekawi mnie wasza taktyka, bo ty, co nie jesteś nominalnym bramkarzem, występujesz na tej pozycji, dzisiaj też występowałeś, ale w drugiej połowie zmiana dla Sebastiana, który wiem, że jest nominalnym bramkarzem. Wytłumacz te roszady. Szczerze już przed meczem powiedziałem, że trzeba coś zmienić, bo ostatnie dwa mecze na mnie wyszły. No i prawdopodobnie bym bronił drugą połowę, gdyby nie ten błąd na 2-0. Chyba zmiana wyszła nam po naszej myśli. Odrobiliśmy 4-4 remis. No i walczymy dalej. Życzę powodzenia w dalszych meczach. Dziękuję za wywiad. Dzięki.